Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym miksie i od razu przypominam wam o tym, że zapominacie zostawiać łapki pod filmami, więc macie 5 sekund na to teraz, a ja widzę, no chciałem wam pokazać fajną gildię Star Warsy, ale widzę, że już się rozpadła, już wodza nie ma ta gildia. To lipa, fajna gildia była, trzyosobowa i chyba mieli... Cztery zdania na temat rozwoju gildii, chyba się już pokłócili. Nie zrobisz specjala na 10 tysięcy subów, nie wiem jakiego miałbym zrobić. Mam takie pytanie odnośnie klejnotu w przedmiotach, jak do tego podejść na początku? 7 niebieskich, 2 HP czy 5 siła, 4 HP? Trudne pytanie, ja sam to zmieniam w zależności od lochów. Czasem gram na 2 czarne, czyli na 4 HP, czasem na 3 czarne, czyli tak jakby na 6 HP. Sharp na... potrafi grać, zobaczcie, na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, na siedem czarnych, bo tak mu pod portal pasuje, więc musicie to sobie dopasowywać do tego, co wam jest, moi drodzy, w danej chwili potrzebne i na kogo walczycie. Bo jeżeli walczycie na woja, no to wojem najlepiej mieć dużo, dużo siły. Jeżeli walczycie na zwiada, no to już bardziej zrównoważenie. Jeżeli na maga, to też można dużo HP mieć. I tak samo w przypadku zwiadowcy. Jeżeli walczycie na maga, to im więcej HP, tym więcej hitów zadacie. Proste. Mam pytanko, czy zwoje działają tylko wtedy, gdy się je wykupi. Czyli bez tego. I co one w ogóle dają? Damage broni, czy co dokładnie? O mój drogi. Tu chyba pytanie podpucha. Jak ma ci działać zwój, skoro go nie kupisz? To jest pytanie na logikę. Co to znaczy? No załóżmy, że... jakiś zwój... Na czym mamy zwój, to bym miał jakiś item. Czapka, tu ma. Lata ma, rękawice, o. Tu nie ma zwoju. A tutaj jest. Postać z wyższą inicjatywą atakuje pierwsza. No to jak tam nie ma, a tu jest, to trzeba kupić, żeby działało, czy nie trzeba? No ho, ho, ho. Ciekawe pytanie. A teraz co dają? No to trzeba sobie je wszystkie poczytać i wszystko jest ładnie napisane, co dają. Plus 5% do obrażeń krytycznych, 10% expa do każdego zadania, 50% więcej szansy na znalezienie grzyba w misji. Co nie znaczy, że macie 50% i w co drugiej misji macie grzyba, tylko standardowo jest powiedzmy 0,5% szansy czy 1% szansy na znalezienie grzyba, to macie zamiast jednego 1,5%, tak? 11 piwko skarczmy. Z walk w arenie 20% więcej złota. I pierwszy atak. I jeszcze są takie, których tu nie mamy, czyli na pewno 10% do złota z misji. Ale to można sobie poczytać spokojnie. Mefisto się dzisiaj naciął u mnie ogniem na ogień. Dzisiaj jest ogień i ja się boję tego ognia, bo to jest mój najgorszy żywioł, ale udało się tą obronę jakoś przeżyć. Skarabara wygrała z Infernixem i ze Smokim, co ciekawe. Więc skończyło się moje równe punkty, równe 0,7, bo teraz jest 27 na końcu, bo dwie dyszki nam wpadły gratisem. Sharp 74, pupile szaleją z tymi pupilami, ale prawda jest taka, że teraz do zdobycia już tylko będę miał jednego pupila. Tego, jak kiedyś uda się tu wbić wysoki poziom. Ale zobaczymy, czy się uda. Przelećmy szybko, czy wszystko jest zrobione. Aura w kibelku wrzucona, 10 ataków zrobione. Kuwal zrobiony. Pile zaraz zrobimy. Doktor Abu WWW zrobiony. I portale gildyjne zaraz zrobimy, i portal solo zaraz zrobimy, i to chyba tyle, więc zacznijmy od portalu gildyi. 1 200 000. To jest mak. 6, 8, 13, o Jezu, jak mnie zakrytykował. No 20, jakieś 3 miliony, może 24, zaraz zobaczymy dokładnie. Zasłonimy tylko czata. 25 580. Bez rewelacji, ale i też tragedii nie ma, to już jest ludziska, to już jest 23 portal gildii. Na W9 mamy 30, no nie może to tak
lecieć jak szalone. 92%, czyli zbiłem 8% wczoraj temu magowi. A dzisiaj znowu mnie leje krytykami. Nie wiem, czy już na tego maga się nie przestawię na więcej czarnych, bo było 92, jest 83. Czyli nie zabrałem mu 10%. Możliwe, że to będzie czas, kiedy przeskoczymy na trochę więcej czarnych już, bo to jest też już, moi drodzy, 28 portal, 29 portal solo, no. Tu mam 36, więc no to też nie może tak iść, że wiecie, hej, hej, i tak dalej, nie? Kurde, myślałem, że da mi level, awka, bo jest Weekend Expa, nie dała. Więc zanim zrobimy pupile, to może spróbujmy jednego nietoperza, co? Czy by się udało takiego nietoperza, co ma 28 tysięcy siły, jakoś przekonać do współpracy? Fajnie by było, to by się level wbiło i byłoby wesoło. 13, aj, 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 aj. Te dwa poprzednie poszły jakimiś darmowymi próbami, co godzinkę poszło, o. I o to chodziło, moi kochani. 329 poziomik wbity jest na odcineczku. Podszkolimy sobie pachoły, niech one nie odstają. A co? No i fajnie to wygląda. Mamy levelek, możemy iść do pupili. Ahaha. W pupilach mamy Mata. Mat jako pierwszy, były kolega. 311, 115, 28. Słabiutki te pupile, więc ogień na ogień. Co jest? Jeszcze nietoperz się włączył. To jest fajne. Jeszcze się włączył nietoperz. A tutaj Skarabara wykończy tą przypałeczkę. Przypałeczkę. Przypałeczka z przypału. I Smoki też. Raczej wpadnie jak tylko... Dokładnie, jak tylko się trafi jakiś atak, którego nie uniknie. Daydreaming jest już cięższym rywalem chyba. 2,97, 13,73 i 16,83. Daydreaming jest już cięższym rywalem i ma 14 pupili, ja mam w wodzie też 14. Czy ten szlałwąż setka da radę z pirodliszką 83? To jest ciekawe pytanie. Ten Koniks to jest Wajza, ten Koniks. Chociaż 13,73 to ta setka powinna tego Koniksa pocisnąć. No ale kurczę, ryzyko jest chyba zbyt duże. Pójdźmy światłem. Może nam się dla wody trafi ktoś pewniejszy. Pójdźmy światłem, Lisorożec tutaj sobie poradzi i ta pirodliszka, zobaczcie, 84 poziom, ona ma, już ma 11,5 tysiąca z ręki, zaraz porównamy to. Tu Palladon sobie da radę, 11,5 tysiąca z ręki, a 13700 inty, więc generalnie jest trochę więcej, ale jeden głupi krytyk mógłby dużo, dużo zmienić. Na szczęście trafił nam się ponownie Mat ze swoimi wspaniałymi pupilami, gdzie możemy z czystym sumieniem wodę odpalić. Nie stresować się wynikiem walki, bo Koniks już zakończy cały bój. No to jest Koniks morderca. Nawet nie musiał szlałwąż tutaj brać udziału w walce. Koniks poradzi sobie z przepałą. Chociaż dużo dostał na pysk tych krytyków. Ale tu już więcej nie ma nic do zaoferowania, ten żywioł. I możemy spokojnie się cieszyć. I znowu jest Daydreaming. Jakiś mamy takich samych rywali. Mad Daydreaming, Mad znowu Daydreaming. Innych już rywali widać nie ma. Zapomniałem wam pokazać, że już te setki są powbijane i karmię Szczerbuna już na 9. Tu setka wbita jest Omnibun na 4, więc idziemy sobie już do tyłu z tymi pupilami. No i zaatakujemy mrokiem, no to czym nie zaatakuję, to te 20 pety to są przecież moje najpewniejsze i nawet tutaj Jadun, zobaczcie, będzie brał udział w walce, bo Liaryś poradzi sobie z... Och, jak sobie poradził, dobrze, ale z pirodliszką Liaryś może przegrać, jak mój, że uniki siądą, chociaż dobrze się zaczęło, ale chyba teraz się odwróci los, ale draka. Tak tą pirodliszkę zlał i przegra, no. Co za łajzuch.
Zobaczcie, taki on zlał. Jeszcze przegra, ale draka. Jednego hita mu zabrakło i musiał aż Jadun tu swoje 5 sekund walki dodać. No i jest nowy rywal, Pluto. Zobaczmy, jak sobie Pluto poradzi z naszymi mordercami 20-poziomowymi. Przepałka, no tutaj wykijadło kończy zabawę w ogóle. Przepałkę zeżre na pewno. I pytanie, co tam ten Smokey, a on też tutaj w Smokiego poszedł. Nie ma Skarabary, nie ma Pirodlify, więc ten Smokey 72 rady nie da. Wikidaile na pewno, moi kochani. Nie ma takich szans, żeby tutaj takie coś się zadziało, że on by dał radę naszemu pupilkowi. Nie ma najmniejszych szans na to. No i powinniśmy sobie w spokoju mieć takie setka wbita. 11727, Sharp 9 koła znowu przekroczył, więc dzisiaj się odbił. Dzisiaj nikt go tam nie dopadł. Jak w twierdzach to wygląda? 1300 przewagi nad Mephisto, to już jest solidnie. Nie jest to jeszcze spokojna przewaga, która pozwala żyć i długo się cieszyć. Czy ja tak dziwnie te cytrynki poukładałem? Mam cytrynki, w ogóle słabo to jedzenie leci ostatnio. Woda dzisiaj, no udało się nakarmić, światło się udało. Ziemię bez jednego karmienia, mrok udało i ogień. No w sumie nawet nieźle dzisiaj się udało nakarmić. Najważniejsze, że są te 3 truskawki na jutro jeszcze. Jak najszybciej trzeba wbić tutaj ten 99 setny poziom, żeby odblokować tego ostatniego peta i zacząć go karmić, bo tu już się cofam. Tu się wbije setkę i będziemy się cofać. Tu jest dużo roboty w świetle, bo dużo karmy tu można wrzucić, oj dużo. Cytryn mogę dostać i 300 i będę wiedział, co z nimi zrobić. A w wodzie cóż, postanowiłem przyjąć wyzwanie, moi kochani. Przestałem karmić syrenie, karmię rybołapu ryba i będziemy próbować przeklikać tego zwiadowcę. Przed czerwcem zobaczymy, jak szybko uda się nakarmić tego rybołapu ryba. Może się uda. Życie pokaże. Szybka przelotka. Kibelek zrobiony. Tu zrobione. Pupile zrobione. Doktora WWW zrobiony. W gildię walnęliśmy. W swój portal walnęliśmy słabo dzisiaj. Ale co zrobić? Gdzieś kiedyś musiała przyjść ta pauza w portalach, trafił się mag i ten mag nas gnębi. Ten mag nas gnębi. Zobaczmy, czy już się zdecydowali panowie z Gwiezdnych Wojen, gdzie idą. Na razie nie. Na razie się nie zdecydowali, na razie wojują sobie dalej. A to ciekawe jest, bo taki Dolan pisze, że chciałby do... Nawet do MP3, a zapomniał chyba wół, jak cielęciem był. Po co mu jest uczestnictwo w żydowskim kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym? Nawet widzę inteligentnych ludzi, oglądasz, mój drogi, i słuchasz. Nie wiem, czy w ogóle wiesz, kto to jest pan Grzegorz Braun, ale skoro cytujesz go, to może wiesz nawet, kto to jest. Bo to, że nie oglądałeś na pewno żadnego z jego filmów, to jestem w 100% przekonany, bo za młody jesteś i byś nawet nie zrozumiał, o co w nich chodzi. Karczma. Natomiast towarzysz generał idzie na wojnę, całkiem fajny. Film polecam każdemu, kto chce zobaczyć sobie ciekawy dokument historyczny. To nam zostały pupile do zrobienia i portale, czyli standard. Oj, mam jakieś 3 ataki. Ulicznica bez gildii. Zaginęła w akcji. Niestety. Na razie tu nikt jeszcze nie ginie. O, Yahoo. Poszedł do Drunkenów na razie. Z Unterweltów. Nic mi nie odpisał na moje PW. Ciekawe. Ale widać gra, skoro... Skoro zmienił gildię. No tu niestety mam inny problem, bo tu nie mam jak wbić tego levela, bo
Bo tego bloku nie przeklikam, żebym zostawił makro na całą noc, to nie ma szans, żeby to przeklikać. Nie ma również szans niestety, żeby tego bola przeklikać. Więc moi kochani, no tutaj nie ma wyjścia, trzeba czekać na tą awkę nową, bo 42 miliony to nie mam skąd wyczarować niestety. No zobaczmy ten damage, 2 miliony, jaki piękny damage Mephisto, 3,5 miliona, ale to paliłem dzisiaj. Mephissimo dzisiaj mnie pokonał, moi drodzy, Mephissimo dzisiaj mnie zmasakrował. 6 milionów, to już w gildii po 7, biją po 10, 6 milionów. Co za wstyd, moi kochani, co za wstyd, shame conceit. No może chociaż wstręt na wiedźma lepiej pójdzie, jest 6, ale czemu mi oddałaś za 8? Jest 10 i znowu krytyk, niewiele tego healthu trochę brakuje, 50%. Nie za bogato dzisiaj w tych portalach, nie za bogato, zobaczymy jak z pupilami wyjdzie. Czy coś się dzieje, czy nie. Dzisiaj spróbujemy na chillku podejść do pupili, tak na lajcie, próbując zrobić jak najlepszy wynik, żeby nie przegrać. Więc zaczniemy może od tego, że jak nasz przeciwnik ma 675 i 19 pupili, to puścimy na niego po prostu naszą ziemię, żeby był pewniejszy win. Chociaż ta nasza ziemia wcale nie jest taka najpewniejsza. No ale załóżmy, że jest. Szczerbun wygrał i teraz jest 3 pety na 2, rockstek, no tricek rozbił tu, no i teraz 1,5 peta na 1 peta, zobaczymy kto ma więcej bloków i krytyków. No tricek dzisiaj wykazał się odwagą, no prawie sam sobie poradził z rozpirem, więc nie sądzę, żeby tutaj tyranozaur zaprzepaścił tą przewagę, tak jest. A, karmimy skarabarkę. 19 pupili, 813 GSXR, to jest walka, która ma nam dać dużo, dużo czci, 813 i biednym światełkiem muszę tutaj wskoczyć, 690, ale mam taką cichą nadzieję, że uda się to wygrać. Idźmy w to, moi kochani, idźmy w to. Raczej nie powinno być tutaj problemów, 1 pet więcej, 19 i 20 pet. Ale nawalił tam jedzenia masakrycznie dużo. Już skarabara na setnym. Pirodliszka, Heraldon. No i mamy pojedynek. Jeszcze wsadź mu kryta. Dobrze. No i teraz jednoróg musi załatwić pół rozpira. No gdyby to jednoróg przegrał, to przecież bym się załamał. 174 czci i dla takich walk żyjemy, kochani. 174 czci i dla takich walk żyjemy. SMG jesteś dość mocny, ale powiem wam szczerze, nie bardzo mam co tu wystawić. 813 to jest strasznie dużo karmień. To jest strasznie dużo karmień i powiem wam, że Jadun musiałby tutaj stanąć na wysokości zadania. W sumie ten mrok nie jest najgorszy na ten ogień, bo Jadun musi po prostu pokonać rozpira. To jest jego zadanie bojowe. To jest jego zadanie bojowe, bo tu są wszystkie pety porównywalne, ani tu 19 nie ma. Tyle samo jest. Łogień. Fire, Jason's Fire. I nie ma żadnych bonusów, ani dodatnich, ani ujemnych na mrok. Więc moi drodzy, 30 jej karmień różnicy, tylko to nie jest dużo, idziemy z tym mrokiem. Jadun po prostu musi zrobić to, co powinien zrobić dobry zwiadowca, czyli rozwalić wojownika. Omnibun zawiszawsza wygrała z Rokitkiem, no i teraz Jadun musi zrobić to, co powinien zrobić, czyli zunikować rozpira. Tylko strasznie w ogóle krytów nie wali, no w końcu, no. 25 oczek wpadło i to o to w tym biznesie chodzi, tu wrzucimy tu skaweczkę. Lafy, 679, 19 pupili i teraz jest pytanie, czy nasza woda jest w stanie tutaj
Laffiego pokonać. Woda ma jakiś bonus, czyli powiedzmy, że są równe szanse, że mam 5% mniej przez to, że nie mam pupili i powiedzmy, że mam 5% więcej, bo jestem jednego pupila, bo 18 mam, a nie 19. Ale powiedzmy, że mam 5% więcej, załóżmy, że woda atakuje na ogień, nie? Załóżmy. Problem w tym, że nie mam tego peta. Tu jest mag, jest zwiadowca, który powinien sobie poradzić z jadunem. Czy ta szczęśliwa gromada o tych czterech petów jest w stanie tu się przebić przez to i ten przez to? Bo tam w ogniu jest dwóch wojów. Czy dwóch wojów da radę Hydrowir pokonać? Moi drodzy, Bols. Nie wiem, nie widziałem jedzenia, więc chyba przegraliśmy. Chociaż pingwin szatan walczy jak nawiedzony. Ale chyba się tego nie uda wyciągnąć. Szlauwąż dał radę. Głębion. Ojej, są szanse, moi drodzy. Pięknie głębionek. Jeszcze jednego kryta wsadź. Nie wsadziłeś. Ale hydro... Ej, unik, dobrze. Unik! No, cholera jasna. No, chyba popierdoliło tego rozpira. Nie. No. O mój Boże, moje serce, moje słabe serce. Przepraszam za przeklinięcie, ale nie. Ale nie, 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 nie. Zobaczcie to. To była po prostu... Moje serce już stanęło, zawał, karetka przyjeżdżała. Głębion zdjął z tego rozpira 4 miliony. Ponad 5 milionów. I Hydrowir wskoczył na jeden blok, drugi blok, trzeci blok, czwarty blok, piąty blok. O mój Boże. 5 bloków pod rząd. To była rzeźnia. No i na koniec jest kamp pupi. Cokolwiek to znaczy. 19 pupili, 697, czyli 100 karmień mniej od nas i też 19 pupili. 100 karmień, gdyby to było na jakichś znaczących petach, to by było fajnie. No ale moje pytanie, moi drodzy, Bols to Bols. Statystycznie szanse powinienem mieć na zwycięstwo duże, więc spróbujmy. Też nie widziałem jedzonka, więc nie wiem, czy udało się wygrać. Smoki ze Smokim, piro na piro, ryboga, jesteśmy pół peta do przodu. No i tu już te pół peta spadło i jest walka wojownika na wojownika. Ważne jest, żeby mój Rokitek to wygrał w jakiś magiczny sposób. Dobrze. Ale kryty sać, Rokitku! Nie, dobrze. Rokitek, zabierz mu tam jeszcze, dobrze. No i teraz zobaczymy. W zasadzie wyrównana walka, te same staty zadecydują pojedyncze bloki, pojedyncze krytyki. Na razie wygląda to dobrze. Na razie mój rozpir jest lepiej wyćwiczony, ale się odwraca rola? Nie. No, moi kochani, no. Piękne 5-0. A mogłem w sumie zostawić to jedno jedzonko, ale dobra, za 5 godzin wpadnie kamyczek, to sobie ten kamyczek sprzedamy. Kolejny teraz będzie po Unswojerze, będzie Unswater i jutro w wodzie będziemy tutaj próbować też dostać jakoś GSX-era, spróbować zabrać mu jeszcze trochę czci i walczyć o to, żeby mieć nasze magiczne drugie miejsce. Co nie będzie łatwe, ale zobaczymy. Dzisiaj najważniejsze, że udało się wyciągnąć piątaka. Pomimo tego, że portale słabiutko nam dzisiaj szły. Oj, słabiutko. Jeden i drugi słabiutko. Ale co zrobić, nie zawsze jest dzień portalu. Moi drodzy, pamiętajcie o łapencjach. Ja wam już dzisiaj dziękuję za odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do lochów jeszcze sporo leveli, zanim nam coś tutaj padnie. Możemy sobie jeszcze na koniec... tak zrozumiano, napisałem do chłopaków, żeby nawet im przez myśl nie przeszło przyjmować takich oto osobników, czy jednego, czy drugiego, żeby nawet nie myśleli o tym, że znajdą tutaj miejsce.
A my możemy na koniec, moi drodzy, spróbować jeszcze jednego jakiegoś fajnego nietoperka. Nie jest jakiś dużo mocniejszy, to nie jest jeszcze blok nietoperzy, więc spróbujmy. Na pewno pójdzie nam dużo łatwiej niż magiem na W9. Ale jak widzicie, już opór materii jest. Ale żeby nam się dobrze odcineczek skończył, to spróbujemy go pocisnąć, tego jednego jeszcze nietoperka. Halo, nietoperku. Dzisiaj 10-0 w pupilach, nietoperku. Ginie po czwaro. 18, no. No dobra, jest wytrwały ten nietoperek. Jeden dzisiaj padł, drugi nie chce, nic na to nie poradzę, moi kochani. Pamiętajcie o Wiedźmie na S34, bo jeszcze nam brakuje... 3 zwoje nam brakuje już tylko. To już niewiele, więc te procenty szybko lecą. Jak macie jakieś amulety, to wrzucajcie. Ja tego nie wrzucam, bo ja to kupiłem do kibla na jutro. Ale w sumie... A masz! Zobaczcie, 300%. A masz! 200%. No dobra, i nie mam już itemów. Do kowala na jutro? Ale spoko. Się znajdzie. Żebyście widzieli, że też podchodzę do tego poważnie. To wrzuciłem 2 itemki. A co? Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczyska, hejka i pa, pa.